poniedziałek pierwsi kierowcy zostawili swoje auta na nowym parkingu przy ulicy Kościuszki. Tego dnia oficjalnie, choć bez oficjałki, oddano go do użytku. Zakończyły się odbiory techniczne drugiego parkingu wielopoziomowego, wybudowanego w ramach Centrum Komunikacyjnego w Legionowie. Na tym parkingu, zlokalizowanym od strony centrum miasta, jest około 400 miejsc postojowych. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z tego właśnie parkingu. Zachęta, a przynajmniej solidna informacja na ten temat z pewnością się przyda. Po kilku dniach od otwarcia większość miejsc parkingowych nadal świeciła pustkami. W przeciwieństwie do jak zwykle zastawionych pojazdami sąsiednich ulic. Urzędnicy z ratusza liczą jednak na szybką zmianę preferencji kierowców. Nie tylko zresztą oni. Mam nadzieję, że to, iż ten parking jest wielopoziomowy, osłonięty, wygodny i zlokalizowany tak blisko stacji, spowoduje, że nasi mieszkańcy będą korzystać właśnie z tych miejsc, a nie z miejsc zlokalizowanych wzdłuż ulicy Piłsudskiego, ponieważ jak wiadomo, tam zawsze jest problem z parkowaniem. Mieszkańcy, którzy dojeżdżają do sklepów zlokalizowanych w okolicach rynku chociażby, zgłaszali się do nas z takimi prośbami, żeby jak najszybciej uruchomić ten parking. Podobnie jak w przypadku obiektu po drugiej stronie torów, korzystanie z parkingu przy ulicy Kościuszki jest bezpłatne. I takie też, jak twierdzą urzędnicy, ma pozostać.